Siema, FIFA 23. Nowy sezon, czas zacząć. Mamy 19, ja cały czas odświeżam, ale nie wiem kompletnie na co liczę. Ciekawe, o której to wystartuje. No i jak zawsze na starcie mamy Team of the Week numer 1. Mamy tutaj na przykład Sona, mamy Immobile, mamy Valverde, mocny akcent Realu Madryt. Tak samo dostępny jest Kevin De Bruyne, który jest najwyżej ocenioną tutaj kartą Inform. No i polski akcent Gikiewicza. Jest, gra ruszyła. Vinicius, dobrze to wygląda. Pierwsze logowanie do FIFA 23 Ultimate Team. Myślę, że na tym etapie spędzę bardzo dużo czasu, tak więc zaczynajmy i zobaczmy, co dostaniemy na sam start. Witaj z powrotem. Materiały na tym kanale będą codziennie około godziny 13, tak samo wieczorami będą streamy na Twitchu. Ostatnio was prosiłem o subskrypcję, to działa, więc znowu to będę robił. Było 20,8 tysięcy subskrypcji, wbiliście 21,2, mimo że chciałem tylko 200. Więc teraz kolejny cel, 22 tysiące, damy radę. Okej, narodowość, biorę dzisiaj Brazylię. I oto mój pierwszy skład, jeśli chodzi o tą edycję. Jak zawsze pamiętajcie o Enebie, linki macie w opisie, możecie kupić zarówno FIFA 23, jak i doładowanie do PS-a, Xboxa czy Gold. Zastąpienie piłkarza może być ten lewy pomocnik. Weźmy sobie tutaj tego Komana. Patrzyłem na napad, nie ma nic ciekawszego. Następnie wybór stroju. No i kurczę, sytuacja jest taka, że jest Barcelona, która może być trochę warta. Na przykład jest Lipsk też, więc weźmy sobie Lipsk. Oraz drugi strój, niech będzie Tottenham. Następnie herb, patrząc na te, które mogą być ewentualnie warte. Zaryzykuję z tymi piratami. Może akurat ludzie będą chcieli go kupić i ewentualnie będę mógł sprzedać na start. Jak najbardziej jest ok. Nagrody lojalnościowe. Dostałem złotą paczkę piłkarzy 80+, jest ich 4 złotych piłkarzy i jeden jest rzadki. Dostałem ambasadora food na wypożyczenie. Dostałem paczkę startową stadionu. Dostałem coś z końcami. Kurczę, wygląda to na dość mało, chyba że tam coś się ukryło w tle. Vinicius, Son lub Davis. Bierzemy Viniciusa na 3 spotkania. No i te paczki. Okej, tych paczek złotych piłkarzy z rzadkim 80+, mam 4 sztuki, więc mam nadzieję, że coś tutaj poleci. Natomiast zacznijmy sobie od paczki stadionowej. Oczywiście jakieś tifo, które jest kompletnie nieistotne. Są to karty, ale są to karty wymienne. I właśnie te karty wymienne będą dużo warte. Na razie wysyłam do klubu, potem oczywiście to wszystko będę quicksellował, żeby mieć jakieś monety. Jak coś trafię, to będzie cud, ale może akurat w tej edycji. I pierwsza paczka, Lucas Vázquez, Real Madrid, więc zaczynamy całkiem spoko. Jest dużo karty non-rare, jedna rare, więc myślę, że z tego też będzie dało się coś zrobić. Wszystko oczywiście na listę transferową. Druga paczka, 80+. Areola. Areola może być nawet coś wart, natomiast no nie jest to jakaś wybitna karta. Paczka numer 3. Ale jest Coates 82, więc to overall nie najgorsze. Przy czym wiadomo, nie jest to nic zgrywalnego. Lista transferowa. No i ostatnia paczka 80+, po której już będziemy wiedzieć, jak to wszystko wyglądało, jeśli chodzi o paczki startowe. I wywalił. Czwarta paczka miała Baumana, ona się otworzyła, natomiast szybko wrzuciłem na listę transferową, więc tak wyglądają te pierwsze moje startowe karty. Dobra, biorę się teraz za segregowanie trafów i plan jest taki, że jeśli dana karta chodzi po minimalnej cenie wystawienia na naprawdę dużej ilości, czyli jest mnóstwo sztuk danego zawodnika, wtedy nie wystawiam go, tylko od razu walę QXL, żeby mieć jakieś monety. Takich ważnych informacji będzie tu zarówno handel, informacje o rynku i tak dalej, jak i sama rozgrywka, tak? W tej edycji mam zamiar grać, mam dostęp do światłowodu, więc myślę, że moje wyniki się polepszą, przynajmniej jest taka nadzieja. Po drugie, kompletnie zero FIFA pointsów. Mała poprawka, prawie bez FIFA pointsów, bo wersja Ultimate da mi 4600 tych FIFA pointsów, ale poza tym kompletne zero. Słuchajcie, lekkie dymy. Sytuacja wygląda tak, że pierwsze osoby z Discorda doszły do SBC zaawansowanych. I co tam? SBC zaawansowane są niewymienne, więc jaki jest sens robić w ogóle te SBC zaawansowane? Na czym będziemy handlować, skoro nikt nie chce robić SBC, więc nie będzie brał kart? Skoro nikt nie gra, nie będzie brał kart grywalnych. Szczerze mówiąc, jest 20.10 i kompletnie nie wiem, co zrobić. Wrzuciłem od razu na Twittera informację, którą się podzieliłem z wami, więc większość osób sobie pewnie to zanotowała, że nie warto robić na tę chwilę tych SBC zaawansowanych. No po prostu masakra. Dobra, jest skomplikowanie, natomiast nie ma co się poddawać. Początkowe SBC to są SBC te, wiecie, gdzie potrzeba karty brązowej i tak dalej. Ludzie nie wiedzą, że zaawansowane są niewymienne, więc lecą od początku to robić. Natomiast tu nagrody mają normalne, no i do końca też nie wiedzą, jak to może wyglądać. Więc na chwilę obecną wysnajpiłem tego za 250. Widzę, że najtańsze są po 700, więc wystawię go za 700 i zobaczymy, czy pójdzie. Squixelowałem wszystkie karty złote i czekam na rozwój sytuacji. Będę właśnie snajpił na jakimkolwiek filtrze, na jakiejś lidze w miarę popularny i zobaczę, jak to będzie ewentualnie wchodzić. Jak widzicie, po 500 pojawiają się najtańsze karty. Zobaczymy, jak to pójdzie. Gość francuski SO i na przykład chodzi 600 monet. Wystawiam go za 550, niech po prostu idzie na ten rynek i będziemy patrzeć, jak to będzie schodzić. Drugi zawodnik trafiony. Zobaczymy inną ligę, na przykład Serie A. Okej, tu tych kart jest trochę, ale niedużo. Znikają od razu. Okej.
Jest. Porównaj cenę i gość chodzi na przykład w tym momencie 400, 500, więc wystawię za 500 i zaraz zobaczymy, czy te karty po prostu schodzą. O, i widzicie, pierwszy zawodnik zszedł, więc właśnie tym sposobem będę cisnął, ale idę na tą Anglię. 400 monet za gościa, natomiast chodzi w tym momencie 700. Dobra, jak widzicie, schodzą zarąbiście. Naprawdę schodzą spoko, nieduże przebitki i ciśniemy. Dodatkowy pomocnik złapany za 300 monet, a chodzi niecały 1000, więc to już jest spoko. John złapany za 700, już trochę podbijam, natomiast no wystawię go za 1000, zobaczymy, czy zajdzie. Chciałbym trochę tych końców obracać i w miarę, żeby to szło. No i to mi się podoba, coraz więcej tych kart schodzi, a transfer profit w tej chwili jaki będzie? 16 tysięcy monet, jedziemy. Spróbuję jednej rzeczy, otworzę paczki brązowe, a następnie spróbuję sprzedać tą zawartość i zobaczymy, jak to będzie działać. Brązowa paczka kosztuje 750 monet, więc otwieramy paczkę numer 1, zobaczymy, co tutaj będzie. Jest karta na SPO, ale ile taka karta brązowa może chodzić, bo tak naprawdę mamy 3 karty brązowe. Bramkarz brązowy chodzi powiedzmy 200, więc tutaj będzie problem, żeby jakkolwiek go sprzedać, ale zobaczmy, czy to się będzie zwracać w chwili obecnej, czy dużo tu szczęścia potrzeba. Następnie prawy obrońca brązowy, też to jest cena w okolicach 200, więc jak widać nie do końca się to udało. No i ten zawodnik chodzi 300 monet, zejdzie mi się ten SPO, więc go wystawię za 300. Nie chcę za bardzo listy zaśmiecać, przy czym tu są jeszcze quicksele, więc quicksele 227, nie, idę snipić, to będzie lepsze rozwiązanie. Wyczyszczę listę transferą, bo ty karta cały czas chodzi, więc czyszczę ją. Nie ma nic lepszego niż polska ekstraklasa, słuchajcie, 1000 monet za gościa. 200 monet za Kozubala, jedna z najlepszych okazji, a chodzi 1000 monet, tylko jedna sztuka, po 2000, wystawię go za 1800 i zobaczymy, czy zejdzie. Naprawdę olbrzymia przebitka może być, a ludzie potrzebują z tego samego klubu, więc mogą go brać. Ok, sprawdźmy listę transferową, 13 kart wystawionych i no schodzą dość spoko, więc czyścimy znowu listę, idziemy dalej. Już jest 20k, więc całkiem to idzie. Wiecie co? Sposób chyba zaczął wykorzystywać dużo ludzi, ponieważ naprawdę czuć, że to idzie gorzej. Co prawda te karty schodzą, ale to nie jest już to, co było wcześniej. Kolejna partia kart, tym razem poszedłem w Bundesligę i czy schodzą? Schodzą, natomiast to też nie jest nic jakoś bardzo szybkiego, więc muszę to na spokojnie przemyśleć. Karty, które kupiłem w paczkach, też zeszły. Widzę, że tu jedna zeszła. Kolejna partia kart, naprawdę idzie to dobrze, o dziwo, i nie wiadomo, ile czasu to będzie tak szło. Natomiast no tym razem zeszło ich bardzo dużo, bo tych kart 12, więc ta lista cały czas pracuje, widzę, że coś znowu doskoczyło. Mało wystawionych, na bieżąco wszystko schodzi. Zysk na rynku, można powiedzieć, że tak 30 minut później, żeby być tutaj dokładnym, wynosi już 32 tysiące monet. Kolejne karty sprzedane, ale robi się to już trochę monotematyczne, więc jak będzie coś ciekawszego, to zaraz wracam. Dobra, jeszcze raz spróbuję brązową paczkę. Kurczę, niektórzy piszą, że im to siada. Żeby się zwróciła, to będziemy mieli o czym dyskutować. SO rzadki brązowy. I teraz pytanie, ile on może chodzić w chwili obecnej? 600 monet, 500, 300. Kurde, no ciężko, że 700 monet zapłaciłem, więc wystawmy go za 300. Zakładając. Następny zawodnik. Ile może on chodzić? Myślę, że nawet po rynkowej będzie miał problem, żeby zejść. Więc to pojawia się problem, żeby go nawet może squikselować. Lecimy dalej, lewy obrońca. Też nie zejdzie drożej, no. No nie ma szans, żeby to jakoś dobrze działało, więc ja kompletnie odpuszczam ten sposób. Temat teraz jest taki, że tak godzinę na tym działałem, no i w momencie, kiedy próbuję teraz jakąkolwiek kartę wysnajpić, no to oczywiście błąd, podjęto zbyt dużo działań, czyli na chwilę mi zablokowali tą możliwość. Mam nadzieję, że reset webapa na to pomoże. Jeśli nie, no to muszę sobie po prostu zrobić przerwę. To snajpienie tylko brązowych jest naprawdę męczące i ciekawe, dokąd ostatecznie prowadzi. Mamy godzinę 21.30, więc około niecałe 2 godziny od startu webapa. Miałem nadzieję, że ogólnie coś na tym webapie podziałam, coś wam pokażę, w miarę rozwinę to wszystko, otworzę SBC zaawansowane i tak dalej. Natomiast no w chwili obecnej SBC zaawansowane kompletnie nie mają sensu, kiedy są niewymienne, tak jak mówiłem. Natomiast jeśli chodzi o handel na tych brązowych trochę przystopował i chodzi bardzo słabo. Mój rezultat końcowy, żeby sobie tak tutaj to wszystko podsumować, no to kiedy zobaczymy sobie na transfer profit, jest to 40 tysięcy końców, więc też nie jakiś duży. Natomiast na dobrą sprawę handlowałem 2 godziny, potem był live na Twitchu. Dzisiaj też będzie live na Twitchu, tylko po meczu reprezentacji Polski. Około godziny powiedzmy 22.30 powinien nastąpić jego start. No i ogólnie, żeby wam tak podsumować, jak przynajmniej ja to wszystko widzę. Jest to stosunkowo późno, więc postaram się tutaj nie zagmętwać i nie mówić zbyt bardzo rozwięźle. Plan był wczoraj ambitny, miałem nie mówić rozwięźle, ale o 2 w nocy, no to wiecie, jak to wygląda. Więc dogrywam się dzisiaj rano. Mamy w tym momencie godzinę 10.30 i szybko podsumuję wam obecną sytuację oraz moje podejście, bo w sumie od tej drugiej w nocy trochę się zmieniło, można powiedzieć, jeśli chodzi o takie nastawienie. Po pierwsze, nie wiemy, czy będą FIFA Pointsy i kiedy będą FIFA Pointsy. Po drugie, nie wiemy, jak jej do tego podejdzie. Dzisiaj mamy czwartek, mogą być ważne mecze, czy będą wymienne, czy niewymienne. Jeśli wymienne o godzinie 19, zobaczcie sobie na wymaganie, może coś wysnajpicie. Jeśli niewymienne, no to tam kompletnie też może nie być ruchu, bo po co komuś teraz karty niewymienne, więc na tej zasadzie to wygląda. Przygotowanie do ważnych meczy, meczy reprezentacyjne.
reprezentacyjne. Wiecie, jakie reprezentacje grają. Zobaczcie sobie, na ekranie wam się pojawią przykładowe. Weźcie sobie jakieś karty złote czy coś takiego. Rok temu był na przykład jeden skład z minimalną ceną 75, a inny, gdzie minimalnie srebrne karty. Wiadomo, w tym roku to kompletnie inaczej wygląda. Natomiast rynek jest bardzo pusty, jest bardzo mało końców, a co najlepsze, 10:30, bum, macie błąd. Macie błąd, nie możecie wejść na od godziny ponad na webapa. Osoby, które są na webapie, łapią karty 10 katani. Na przykład, jak ja kupiłem Dembele za 34 tysiące, dobra decyzja czy zła? Nie wiem, normalna cena, wydaje mi się, że bardzo perspektywiczna. Kupiłem sobie go wczoraj, no to teraz na webapie ludzie są w stanie złapać, jak to nagrywam, po 25 tysięcy. Lewandowski po 13 tysięcy łapią, kiedy on chodził normalnie 23. Mało kto gra, ludzie się podcinają, ci co byli to już są, ci co nie chcą wejść, nie mogą wejść. Więc tak to wygląda od ponad godziny. Rynek oczywiście w rozsypce, ale to wygląda po prostu jak FIE 20-21 na samym starcie, więc kompletny luz. Sytuacja następna, jaki ja mam plan? Powiem wam tutaj, jaki plan jest kompletnie przede mną. Po pierwsze, będziemy robić skład, to znaczy będę handlował na brązowych, będę handlował cię na ważnych meczach, będę handlował na różnych rozwiązaniach, będę próbował jakkolwiek gromadzić te końsy, a następnie po prostu będę kupował sobie karty do składu. I nasz cel na jutro, na pojutrze, na każdy odcinek daily, bo będą odcinki codzienne, jest to, żeby kolejna fajna karta wpadała do składu i 27 mieć fajny skład startowy. Nie trzymam końców, nie wiem, jak to będzie dalej z nimi wyglądało, więc na chwilę obecną najważniejsze dla mnie jest to, żeby po prostu te karty były, żeby zgromadzić jakiś skład. Wszystko jest tanio, musi po premierze to urosnąć, po 27 musi urosnąć, ale jeśli przez 6 dni będzie wyglądało tak, jak wygląda, no to w kolejnym materiałach będziecie widzieli cały czas mnie może na jakichś kartach brązowych, będę oczywiście to ucinał, a bardziej oglądającego rynek, szukającego jakiejś okazji, może jakichś innych rzeczy, bo na kartach grywalnych, no to w tym momencie siedzą handlarze. Wczoraj były wahania, ludzie wchodzili, zastanawiali się co jak, ktoś wszedł o 21 to było git. Oczywiście wszystkie poradniki przygotowujące, no nie sprawdziły się, ale chyba się nikomu nie sprawdziły, nikt się nie spodziewał SBC niewymiennych, gdzieś chodziła legenda miejska, że mają być kiedyś te wszystkie SBC niewymienne i skończy się Eldorado, natomiast no wiecie jak to jest, no nikt nie spodziewał się, że to będzie teraz. Więc na dzień dzisiejszy stream po meczu Polski, jutro kolejny materiał, ja mam 50 tysięcy monet, a tak naprawdę już nie mam, mam Dembele plus 15 tysięcy monet, biorę jakieś karty pod ważne mecze, już musicie sami się domyślić jakie, już nie będę mówił co, macie przykładowe przed chwilą jakie są mecze, weźcie sobie niektóre karty, na przykład nie wiem, złote, na Quickselu chodzą 277 monet, a 300 monet kosztuje karta na rynku na licytacji i to już wam może dać do myślenia, bo kiedy kupicie 50 takich licytacji, ryzykujecie tylko 2,5-3,5 tysiąca, powiedzmy, no te okolice, a jak wam wypali, no to ewentualnie coś zarobicie, no tylko jak dadzą mecze niewymienne, no to będzie lipa. Materiały miały być bardziej dynamiczne, miały być mniej pogadankowe, miały być z większą ilością kontentu, no nie da się, niestety się nie da, więc tyle. Dzięki wielkie za oglądanie, po meczu Polski stream, jutro odcinek na materiale, Instagram również zapraszam, na Insta wrzuciłem od razu informację, jak startował webapp, więc pamiętałem o umowie, siemano.